Audio Jungle. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się SDK WZN251 łamane przez 1 AUSD z wieloprowadnicową wyrzutnią rakietową o kalibrze 28 cm i 32 cm. Sam SDK WZ251 był oparty na podwoziu SDK WZ11, jednakże próba adaptacji podwozia opancerzonego transportera piechoty wymusiła kilka zmian, a te zmiany były związane z pochyleniem o 45 stopni kierownicy względem kierowcy, przeniesienie chłodnicy oraz wmontowanie nowych zbiorników paliwowych oraz przerobienie układu wydechowego. Wersja SDK WZ251 łamane przez 1 była to najbardziej podstawowa wersja, jaka mogła być, z uzbrojeniem MG34 lub MG42. MG42, zwany piłą łańcuchową Hitlera. Ze względu na brzmienie, miał niesamowitą szybkostrzelność. Zasilany z taśmy, strzelał amunicją karabinową kaliber 7,92 mm. Zasięg ognia skutecznego przekraczał 1000 metrów. Sam transporter opancerzony służył do przewozu 10 żołnierzy plus kierowca i dowódca. Wersja D, czyli już trochę zmodernizowana, jak sama nazwa wskazuje. Już to był turyst z kolei i wersja D została zaprojektowana w 1943 roku. Ona znowu, jak każda wersja, coś nowego wprowadzała do tego pojazdu. W tym przypadku było to powiększenie wlotów powietrza do komory silnikowej. Elementy drewniane zastąpiono elementami metalowymi i skórzanymi oraz tylnią, całą tą ścianę tylnią, czyli no, dupcie, przerobili. Po prostu tak wywnioskowali, że będzie lepiej, tak się przyjęło i zmieniono uzbrojenie z MG34 na MG42. Transporter opancerzony, pierwszy prototyp jego powstał w 1935, zaś produkcja od 1939 do 1945. Silnik benzynowy, chłodzony cieczą, sześciocylindrowy, Maybach HL42 o mocy 100 koni mechanicznych. Zbiorniki paliwa mogły pomieścić 160 litrów. Opancerzenie tego pojazdu wynosiło od 6 do 12,5 mm. Jego wymiary to 5,80 m długości, szerokość 2 m 10 cm
i wysokość, jak się okazało, jest zdecydowanie wyższa ode mnie. Jest to 1,75 m. Miałem okazję jechać SDK z tym 251. Nie pamiętam tylko, jaka to była dokładnie wersja, ale naprawdę imponująco wygląda w środku wyposażenie. Wiem, jak wygląda w środku, na zewnątrz. I nawet ten turkot gąsienic jest zdumiewający. Jest to pojazd, tak jak już wcześniej wspomniałem parę sekund temu, oparty na hybrydzie, czyli przednie koła ma zwykłe opony, a tylnie zaś zastąpione zostały gąsienicą, czyli półgąsienicowy. Z tego byłoby wszystko. Sam model firmy Dragona. Z tego, co już się zorientowałem, jest to model średni w stosunku do innych modeli na rynku tej firmy, ale niemniej również cechuje się bardzo dużą dokładnością i wiele różnych detali posiada. Może lepiej przejdźmy już do samego wnętrza opakowania, więc zapraszam. Model jest ze średniej półki firmy Dragona. Zresztą ta firma słynie z dobrych modeli, ale ja akurat dostałem ten model i powiem szczerze, że pudełko samo robi już wrażenie. Zaraz zobaczymy, co się znajduje we wnętrzu. Pierwsze co, to nam się ukazuje instrukcja. Instrukcja, która mówi już nam na samym początku, ile tak naprawdę mamy ramek. Jest ona w dużej ilości, widzę, dużo tych ramek jest, dużo elementów, o, nawet są elementy fotoprawione, proszę bardzo. Mnie ciekawi bardziej co gąsienica, bo widzę, że tu są jakieś wersje albo coś, nie wiem, zaraz zobaczymy. Zobaczmy dalej. Farby. Widzę firmę Model Master, farby, numeracja. Muszę się bardziej zapoznać z tymi farbami, ale mamy farby w różnych językach, już widzę. Tak, dobrze mówię. Albo różne odpowiedniki. Widać. O, nawet silnik jest. Ha, ale numer. Będzie naprawdę dużo roboty. Dobrej zabawy. Na pewno będzie sporo nerwów, bo to jest mały model. Skala 1,35, ale mały model. Naprawdę mały w stosunku do czołgu. Nawet jak byłem na rekonstrukcji, to i SDKFZ-y jeździły i przy czołgach były to w miarę małe pojazdy. Przedział dla żołnierzy, widzę system montowania. Jaki system montowania? System montażu u nadwozia. Podwozie. Aha, i to w ten sposób budujemy. Oj, mauzery widzę. Siekierka. Instrukcja naprawdę jest przejrzysta. Można wiele rzeczy wyczytać. I z tego, co już zauważyłem, bardzo dużo elementów można zrobić ruchomych. Pierwszym z nich na pewno jest przednia oś skrętna, z tego co już zauważyłem. Nie wiem, jak to będzie w przypadku gąsienic, układu gąsienicowego w ogóle, bo nie składałem jeszcze nigdy takiego modelu, znaczy SDKZ-a nawet, ani z firmy Dragona. Zobaczmy.
widzę już kolejne elementy ruchome, czyli sam montaż karabinu maszynowego. Tutaj chyba jest kolejny montaż też ruchomy, czyli naprawdę można go zrobić w miarę ruchomy model. Oczywiście trzeba uważać, jak się nim posługujemy, znaczy przesuwamy po z jednego kąta na drugi w tej gablotce czy coś, żeby nie uszkodzić, bo naprawdę te elementy, jak widzę, są delikatne. Oczywiście malowanie, o, jest nawet dla Warszawy, Polska, Warszawa 1944-45 i znowu dla warszawskiego. Czyli jak widać, model nawet dla Polski, widzę, kolorystycznie był przygotowany. Dobra, przejdźmy do ramek. Pierwsza z nich to sama ramka z plastiku przezroczystego. Tu widzimy lufta, zapewne, o ile dobrze kojarzę, to będą lufta od dla kierowcy i dowódcy, żeby cokolwiek mogli widzieć. Ponadto dalej tu już nie wiem, co tam jest. Instrukcja i budowa sama pokaże nam, co tak naprawdę tutaj się znajduje. Kolejna ramka, czyli wszystko, co związane z obudową tego pojazdu, wszelkiego typu mocowania, niemocowanie, podłoga. Widzę, podłoga jest nawet ryflowana. To bardzo ciekawe. Tak jak mam plastik w ręku, ogółem nie jest taki aż mocno toporny, więc ani za bardzo giętki, ani za toporny, więc w sam raz i ogółem widzę, że model będzie naprawdę przyzwoity. Kolejna ramka. Jest to kolejne podwozie od boków pojazdu plus widzę siedziska i kokpit dla kierowcy, karabin maszynowy. Ja tu pokażę bliżej. Jest naprawdę bardzo dobrze odwzorowany. Widzę nawet widać bardzo dobrze, nawet jest prześwit od spustu. Będzie można, nawet można strzelać. Kolejna ramka, no to oczywiście już bardziej jakby wnętrze, widzę silnik, widzę kolejne karabiny. Tutaj raczej są już układ skrętny, jak widać, tak jak mówiłem, przednia oś będzie w 100% na pewno skrętna, nawet już tutaj z tych resorów i ogółem z całego układu widać, że będzie skrętny. Kolejna zaś ramka, przepraszam, kolejne trzy ramki są to już kosze wyrzutni rakietowych z rakietami, które i tak trzeba zmontować, oraz całym systemem obsługi ich, czyli te kosze plus stelaż i całe mocowanie do pojazdu razy 3. Tutaj mamy kolejne elementy. Dwie ramki, 2 razy D. Udało mi się zorientować tak na szybko, że ten element 30, D30, on jest powielony razy 2, czyli jakby się wam, nie daj Boże, coś
uszkodziło, to macie zawsze drugi na zanadrzu. Ale zaś te już elementy są potrzebne. Raz, dwa. Mausery widać. Bardzo dobrej jakości. Karnistry, siedziska, to znaczy fotele dla kierowcy. A oto sama baza podwozia tego to pojazdu. Naprawdę, ja mam rękę taką średnią. Jak widać, mieści się na mojej całej ręce. Czyli tak jak mówiłem, nie jest to za duży pojazd. Zresztą przez przeliczenie 2 metrów i 10 cm na skalę 1,35 naprawdę daje w miarę mały model. O, tutaj kolejna ramka z siedziskami dla pasażerów, czyli żołnierzy. I kolejny karabin. Mocowanie, nie wiem, pewnie na jakieś szafki, żeby coś schować, nie wiem, puszki, na maski przeciwgazowe czy coś. Naprawdę, jak miałem okazję jechać tym to pojazdem, to zaplecze, tak to się nie zdawałem, bo znaczy liczyła mi dla mnie się frajda samego przejazdu, bo nie doświadczałem kiedyś takich akurat, nie miałem doświadczenia o takiego, żeby pojazdem czy czymś jeździć tego typu. Tutaj są same gąsienice. Gąsienice są w kawałkach, trzeba je złożyć dosłownie. Z tego co już w instrukcji widziałem, to każde ogniwa po prostu składa się z 2 elementów, czyli ze stalowego ogniwa, gąska w ogóle i nakładka gumowa, którą i tak trzeba nakleić. Widzę, no to jest ciekawy system mocowania, bo najprawdopodobniej sama gąsienica jest giętka bodajże. Ona będzie pracować sama. I z tego co już udało mi się wywnioskować, i tu widzę system taki na czpieniek wbijany, nakładki są. Chyba to w ten sposób będzie działać. Koła składają się z 2 elementów, jeden, drugi, zaś koła napinające to nie wiem do czego. Szczerze nie wiem, ale widać duże. A tutaj już sam system montażu tych oto wyrzutni rakietowych, koszy, to po prostu przychodzi w tu i leci sobie. Wszystko naprawdę dobrej detaliczności. Tutaj mamy zewnętrzną, znaczy na tym czymś siedzi. Tu jakaś walka czy coś, nie wiem, na kierowcy i w ogóle. Otrzymujemy również kalki, element taki jakby naklejka stalowa i elementy fotoprawione, czyli tutaj widzę celownik do karabinu to jest chyba jakieś druciane wypełnienie do krzeseł po prostu. A tutaj mamy same już gąsienice. Te gąsienice co pokazywałem są tymi samymi gąsienicami, tylko inny system montażu mają, bo ten tutaj jest na czpieńki, a tutaj po prostu na takie prostokątne wkładki. Z tym, że tutaj już mamy wycięte i tylko wystarczy naklejać. Dobrze. Czyli otrzymujemy naprawdę kupę roboty za, w tym oczywiście przyzwoity w miarę model.
z dużą liczbą wariantów, elementów ruchomych i wszystko, praktycznie pojazd cały budujemy od podstaw, od zera, z instrukcją, która się na pewno przyda. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego materiału.